this shit with smoking. I właśnie takie rzeczy się dzieją po zespawnowaniu zdalnie sterowanego Monster Trucka. W tym filmie pokażę wam, jak udało mi się takowego zespawnować bez problemów. Ładnie zapraszam na film. Podejście numer 2 względem tego, co widzieliście na intrze. Tym razem badania zacząłem tworząc nową grę zamiast wczytywać save'a. Poprzednim razem, jak mogliście nieco niektórzy zobaczyć to w shortcie, udało mi się to osiągnąć zupełnym przypadkiem. I warunki, jakie musimy spełnić, to pojechać na most nad Grove Street, zniszczyć murek, którym ten Penny rozwala w ostatniej misji i ustawić się tak, aby Monster Truck zespawnował się połowicznie na dachu. I ostrzegam, nie zawsze to wychodzi. No jak możecie zauważyć, pierwsze dwie próby nie przeszły pomyślnie. Mam nadzieję, że kolejna już przejdzie. I pokażę wam, że jednak da się tego RC Monster Trucka zespawnować. Ponownie rozpocząłem nową grę, żeby to było jak najbardziej wiarygodne. Więc zespawnuję sobie najpierw furgonetkę Berkeleya, teraz Monster Trucka. I znowu jedziemy nad most, nad Grove Street, rozwalić murek, spróbować zespawnować. A więc oglądajcie. Zaskoczeni? A więc jednak da się zespawnować zdalnie sterowanego Monster Trucka bez dyskoteki na ekranie. W zasadzie to wszystko, co miałem dzisiaj do pokazania. Pozdrawiam moich widzów z Wietnamu, z Polski oraz Art Kowala, dzięki któremu właściwie miałem inspirację do zrobienia tego filmu.